Cześć, Mankowski, cześć, ze strony MadBat i zapraszam was na serię How to Kitter. No, jedni i drudzy wiedzą, skąd jest to przywitanie. A ci, którzy nie wiedzą, zapraszam do wcześniejszych filmików. Gdzieś tam na górze zostawię link do tego. Ogółem dzisiaj jesteśmy w dość nietypowym miejscu. Jest to budowla, która znajduje się poza mapą. Również jak tą, co ostatnio przeglądaliśmy, była to ta szkoła. Wam ją podlinkuję. Co się okazało, że podobno jest jakiś tam brain drains. Sorry, wybaczcie mi, jeżeli jakieś miejsca, które wam pokazuję, są gdzieś w questline'ach, ale ja jestem bardzo i to bardzo z tyłu w questline'a, więc może to miejsce być dostępne, może nie, chociaż wydaje mi się, że tak akurat nie. Dobra, pierwszy protip do dostawania się w różne miejsce, to już znacie, czyli nasza katana, żeby mu zlatać. Drugi protip jest wyrzutnia ręczna. Strzelając, jak widzicie, jest wybuch. Jeżeli nie ma tekstury, nie ma wybuchu. Dobra, okej. Aby dostać się w to miejsce dla ułatwienia, zbugowałem sobie auta. Można to wykonać w dość prosty sposób. Jeżeli nie wiecie, to nagram dla was filmik. No i co? Wiemy, że... Okej, tutaj się kończy. Tekstura, znaczy nasza bariera. Więc bierzemy nasz miecz, wkładamy w nasz stan i... Jestem już poza? Tak. No ale zginąłem. A więc kiedy jesteśmy już poza, ponieważ mogłem użyć tutaj... Auto mi się przebugowało trochę, jest tutaj. Spadając, użyć po prostu medpacka, żebyście się mogli tutaj dostać. Tadam! Tak ogółem wygląda to miejsce. Po prawej stronie jest borderline. Po lewej jeszcze nie przeglądałem tego. W sumie tam nic też takiego nie ma ciekawego. Przywołam sobie mój motorek. No i co? Pojedźmy, zobaczmy tą lokalizację. Więc kiedy dotrzemy do tego miejsca, spostrzeżecie na pewno, że to tutaj to po prostu nic nie ma. Jedynie góra jest dostępna i na górę możemy się dostać w jakiś sposób. Naszą tajną techniką samuraja. Zawsze mam z tym problem. A więc kiedy dostaliśmy się już na górę, nie będę wam tutaj za bardzo wszystkie pokazywał, tylko standardowo zrobię szybkiego speedruna. Moi drodzy, myślę, że to na tyle z tego miejsca. Dzięki, że byliście. Dosyć jakiegoś lekka komentarz, coś po sobie. Będzie mi miło i widzimy się w następnym odcinku.